niepozorna i właściwie nieładna, miała szczególny urok, wdzięk i temperament scen. Siłą jej aktorstwa były sugestywność i finezja. Potrafiła być tak szczera i naturalna na scenie, przy jednoczesnym poczuciu stylu, że nie zauważało się użytych przez nią technicznych środków wyrazu aktorskiego. Tak Jadwiga Jezierska, a w zasadzie to Romana Pawłowska, została opisana po latach przez słownik biograficzny Teatru Polskiego. Jednak jak na niepozorną i, jak to nawet określił autor publikacji, nieładną aktorkę, to Jezierska bardziej lub mniej intencjonalnie wywołała głośny, kryminalny skandal w II RP. Jak doszło do wydarzeń w warszawskim teatrze i co było przyczyną problemu? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku Zbrodni Zapomnianych. Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Przyznam Wam szczerze, że miałam dużą zagwozdkę, jaki materiał dla Was dziś przygotować. Mimo, że został on oczywiście wybrany przez patronów. A w zasadzie to dwa tematy zostały wybrane, bo po raz drugi w historii kanału doszło tutaj do remisu. Aby więc podejść do tematu sprawiedliwie, to opracuję dla Was obie historie. A że tak się składa, że jeden temat był bardzo głośny i był bardzo dobrze relacjonowany w prasie, bardzo obszernie, a ten drugi jest raczej taką historią wspominaną marginalnie, to postanowiłam, że ten drugi temat opracuję dla Was bonusowo. Nie obiecuję, że trafi on na kanał już w kolejnym tygodniu, ale na pewno możecie spodziewać się niespodziewanego, tak to sobie ujmijmy, i jeszcze w tym miesiącu. Norbert Jezierski, a mówiąc pełnymi personaliami to Norbert Andrzej Waldemar Jezierski, urodził się 15 września 1896 roku. Był synem działacza niepodległościowego, wielkiego patrioty, który za swoją działalność propolską zmuszony był uciekać za granicę. Ale zanim udało mu się to zrobić, to niestety został zesłany przez zaborcę, a Norbert, już jako 9-letnie dziecko, musiał płacić za błędy swojego ojca. Błędy w cudzysłowie oczywiście. Chłopiec został zesłany wraz z ojcem do Korpusu Kadetów Rosyjskich, ale ze względu na fakt, iż dokument pisany był odręcznie, to też nie do końca udało mi się odszyfrować, o jakie miasto chodziło. Prawdopodobnie był to Połock, czyli miasto leżące dziś w obrębie granicy państwa białoruskiego. Ale ręki sobie tutaj uciąć nie dam. Dopiero w roku 1913, w wieku 17 lat, Norbert zorganizował na terenie Korpusu Kadetów Związek Niepodległościowy. Prawdopodobnie dzięki temu udało mu się uciec do Zagrzebia, skąd po roku chłopak przeniósł się do Francji. Źródła mówią również o jego późniejszym wyjeździe do Szwajcarii, gdzie też młody Jezierski miał ukończyć studia o niesprecyzowanym dla nas kierunku. Czyli mimo tego zesłania w wieku 9 lat, to musiał pobierać jakąś edukację, skoro udało mu się później ukończyć szkołę wyższą. Te ciągłe przeprowadzki, nieco oczywiście przymusowe, chociaż były zapewne dla młodego chłopaka bardzo problematyczne, to też w pewnym stopniu wyszły Jezierskiemu na dobre, jeżeli oczywiście mamy doszukiwać się plusów w całej tej sytuacji. Bo jako młody mężczyzna, przypominam, że zaledwie 18-letni, posługiwał się płynnie nie tylko swoim rodowym językiem polskim, ale również trzema językami obcymi. Rosyjskim, francuskim oraz angielskim. Wyjeżdżając na studia do Szwajcarii, udało mu się również poznać czwarty język obcy, czyli niemiecki, jednak nie opanował go na tyle dobrze, by mówić biegle w tym języku. Ale podstawy niemieckiego jednak znał. Już na ten moment możemy więc zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z osobą naprawdę inteligentną, wykształconą, która bardzo łatwo przyswajała wiedzę. Co jeszcze może być takie istotne? Na pewno ojciec zaszczepił w synu wartości patriotyczne. Kiedy w 1914 roku wybucha wojna, Norbert akurat rozpoczynał swoje studia w Szwajcarii.
do Francji wrócił dopiero w roku 1918, czyli tak naprawdę już na sam koniec wojny. Ale ponieważ nikt jeszcze nie wiedział, że ta wojna zaraz się zakończy, to też Jezierski postanowił dołączyć do Błękitnej Armii. Tym, którzy niekoniecznie pasjonują się tutaj historią, krótko powiem, że była to polska ochotnicza formacja zbrojna założona właśnie na terenie Francji. Zresztą nawet za zgodą francuskiego rządu, któremu ta armia podlegała. Przynajmniej dopóki walczyła na terytorium Francji, bo kiedy przyniosła się już na tereny polskie, to wyglądało to nieco inaczej. Ale nie zagłębiajmy się tutaj w takie detale. Tak też rozpoczęła się kariera wojskowa Jezierskiego, który podczas walki z bolszewikami był dowódcą pociągu pancernego. Udało mu się zresztą przeprowadzić kilka naprawdę brawurowych akcji wojskowych. Zresztą kierowała nim nie tylko postawa patriotyczna, o której wspomniałam wam już kilkukrotnie, ale również taka prywatna wendeta. Zamężna siostra Norberta, przebywająca na terenie Polski, w okresie I wojny światowej została pozostawiona sama sobie. Nie za wiele na ten temat wiadomo, bo też niestety Norbert za wiele na ten temat nie mówił, a jak mówił, to też nikt tego nigdzie nie zapisał i nie przedrukował, ale możemy tutaj przypuszczać, że po prostu mąż kobiety również walczył na froncie. Przez miejscowość czy też wieś, w której mieszkała kobieta, przechodziła armia bolszewicka. Siostra Jezierskiego doskonale wiedziała, jak bolszewicy poczynają sobie z polskimi kobietami. Dlatego na widok bolszewickiego żołnierza, który zbliżał się w jej kierunku, wyciągnęła broń i zanim ten w ogóle zdążył ją zhańbić, strzeliła w swoim kierunku, pozbawiając się życia. Jezierski nigdy o tym nie zapomniał, a ta okropna strata jeszcze bardziej motywowała go do walki i jeszcze bardziej budziła w nim uczucie nienawiści do armii bolszewickiej. I chociaż walczył zaciekle, to był osobą honoru. Przynajmniej sam tak o sobie mówił. Ten honor w pewnym momencie stał się dla niego kłopotliwy. Jezierski miał skierować parę przykrych słów w kierunku pewnego pułkownika, kiedy sam miał wtedy rangę podporucznika, czyli był przynajmniej kilka stopni niżej. Jak możemy przypuszczać, było to aktem odwagi lub też głupoty, bo zależy jak na to spojrzeć. Zostało to jednak uznane za impertynencję i obrazę wyższego rangą wojskowego. O co tam panowie się pokłócili, to niestety nie wiadomo, ale jak stwierdził Jezierski, chociaż wiedział, jakie konsekwencje czekają go za niesubordynację, to musiał poruszyć pewne niewygodne kwestie i zwrócić pułkownikowi uwagę na jego niewłaściwe zachowanie. I chyba musiało tutaj chodzić o coś naprawdę poważnego, przy czym Jezierski prawdopodobnie był w tym konflikcie stroną, która miała rację. Bo choć groził mu sąd wojskowy, to ostatecznie sprawa, można powiedzieć, że rozeszła się po kościach. Oczywiście też nie można mu tego było puścić całkowicie płazem, bo tutaj Jezierski złamał kodeks wojskowy, ale też zwierzchnicy wojskowi odpuścili mu proces sądowy i rozwiązali sprawę w inny sposób. Ale w jaki, to też do końca nie wiadomo. Na pewno wyszło to Jezierskiemu na dobre, bo jakoś wybitnie na tym nie ucierpiał, a na pewno ucierpiał mniej niż gdyby został postawiony przed sądem wojskowym. Czemu wam w ogóle o tym mówię, skoro jest to przeszłość i nie za bardzo ma związek z historią, o której wam dzisiaj będę opowiadać? Bo to bardzo dobrze pokazuje nam, z jakim człowiekiem mamy tutaj do czynienia. Norbert Jezierski miał swój własny kodeks moralny. Był on dla niego rzeczą nadrzędną. Przestrzegał go ponad wszystko, nawet jeżeli tutaj miał się sprzeciwić swojemu zwierzchnikowi. Jednocześnie nie był mężczyzną głupim i wiedział, że czasem wypadałoby ugryźć się w język, ale jednak nie potrafił postępować wbrew swoim wartościom i wbrew swoim zasadom. Co ma tutaj naprawdę spore znaczenie na dalszym etapie jego życia. Nie będę wam tutaj opowiadała o dalszych etapach kariery wojskowej Jezierskiego, bo oczywiście mężczyzna pomimo tego aktu niesubordynacji dalej pozostał w szeregach wojska, dalej rozwijał swoją karierę. Bo też nie ma sensu o tym wszystkim mówić, bo nie jest to temat dzisiejszej historii. Co dla nas jest ważne, to to, że był to człowiek doceniany za swoją odwagę, nieugiętość i skuteczność.
Został nawet odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz innymi odznaczeniami wojskowymi. W późniejszym czasie służył jako lotnik. Przeszedł w stan spoczynku, posiadając tytuł porucznika. Plotki głosiły, że ta przyspieszona emerytura była nieco przymusowa, bowiem Jezierski miał cierpieć na nadwrażliwość nerwową. Co tutaj w połączeniu z jego zawodem lotnika mogło powodować pewne problemy i zagrażać życiu nie tylko samego Jezierskiego, ale i innych osób. Miałoby to nawet pewien sens, bowiem kiedy Jezierski przeszedł na wojskową emeryturę, miał zaledwie 30 kilka lat, chyba 32. Pobierał emeryturę wojskową, co było jego jedynym takim źródłem utrzymania. Jednak jest to też taka kwestia, która jest tutaj nie do końca jasna, bo albo nie była to taka kwota zawrotna i mężczyźnie ciężko było wiązać koniec z końcem, albo też inna wersja była taka, że ta emerytura wcale taka zła nie była, bo wynosiła prawie 300 zł miesięcznie. Aczkolwiek zanim mężczyzna ją uzyskał, to musiał bawić się w całą tę papierologię, składać odpowiednie dokumenty, udowadniać, że jest zasłużonym dla kraju żołnierzem, a to miało trwać 2 lub nawet 3 lata. Przez ten czas Jezierski nie otrzymywał zupełnie nic. Ale jak dokładnie wyglądała sytuacja materialna byłego porucznika, to już się raczej nie dowiemy. Druga wersja wydaje mi się o tyle bardziej prawdopodobna, że źródła były zgodne co do tego, że w pierwszych latach spoczynku Jezierski żył naprawdę skromnie. By wręcz nie powiedzieć tutaj, że klepał po prostu biedę. Wydaje mi się też, że jest to bardziej wiarygodne, ponieważ odnalazłam dokumenty, które mężczyzna składał, aby uzyskać to świadczenie emerytalne i faktycznie starał się tam udowodnić, że jest tym zasłużonym dla kraju wojskowym. Ale co robił Jezierski w czasie swojej emerytury? Ano, Jezierski ponoć zainteresował się teatrem. Napisał nawet sztukę pod tytułem Wynalazca i chociaż nie zagłębiałam się dokładnie w to, o czym ta sztuka opowiadała, to podobno również miała ona dotykać tematu moralności i ambicji. Zwłaszcza, że Jezierski sam się wypowiadał, że ta sztuka, ten teatr zatracił swoją wartość, to już nie była sztuka, a ludzie pisali tak naprawdę tylko po to, żeby właśnie się wzbogacić albo żeby pokazać swój kunszt. To nie miało już nic wspólnego ze sztuką, z taką ambicją artystyczną, więc on chciał pokazać, że jednak jest inaczej, chciał ten temat w swojej sztuce poruszyć. Połączył więc swoje zainteresowania z pracą zarobkową, bo przecież musiał się z czegoś utrzymywać. Jezierski był wówczas chyba 35-letnim kawalerem o wysokim czole i blond włosach zaczesanych do tyłu. Właściwe zdjęcie załączam wam w tle. Pomimo swojego wieku, do tej pory nie miał zbyt dużej styczności z płcią przeciwną. Nie chodził na randki, z nikim nie romansował, no ale też umówmy się, sytuacja polityczna była wtedy taka, że no po prostu atmosfera nie sprzyjała rozwijaniu relacji damsko-męskich. Zwłaszcza, że Jezierski był wojskowym, który większość swojego życia spędził jednak na froncie. Zresztą sam Jezierski nawet chyba nie czuł potrzeby, by szukać sobie partnerki życiowej. Moment przełomowy w tym temacie nastąpił w roku 1931. 35-letni Norbert, poświęcający się rozwijaniu swojej kariery literackiej, przeniósł się wówczas do Torunia. To właśnie tam, na deskach Teatru Miejskiego, Norbert Jezierski miał swój debiut, a w zasadzie to nie tyle sam Jezierski, co jego sztuka. Główna rola kobieca przypadła w udziale Romie Pawłowskiej, wówczas 22-letniej, początkującej aktorce. I chociaż Pawłowska nie miała zbyt wielkiego doświadczenia i dopiero wchodziła w ten świat teatru, to wróżono jej ogromną karierę. Pomimo tego, że nie wpasowywała się tutaj w kanony piękności, które panowały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wręcz przez niektórych jawnie określana była jako nieurodziwa, co też mogliście zauważyć we wstępie tego materiału. Osobiście wydaje mi się, że ta opinia była nieco niesprawiedliwa. Bo rzeczywiście, Pawłowskiej daleko było do kobiety określanej mianem wampa, ale też nie można było tutaj powiedzieć, że była to kobieta zwyczajnie brzydka. Oczywiście wpływ na moją opinię mają tutaj obecne standardy piękna, no i mój subiektywny gust, bo ja staram się zawsze znaleźć coś ładnego w człowieku. Zdjęcie Romy załączam wam w tle.
tym, którzy jednak nie mają wglądu w fotograficzną część tej historii, to powiem, że oczywiście, no kobieta miała taką specyficzną urodę. Moim zdaniem był to typ takiej młodej Maggie Smith. Jeżeli ktoś nie kojarzy, co to za aktorka, to od razu mówię, że była to młoda profesor McGonagall z Harry'ego Pottera. Ten typ urody charakteryzował się wystającymi kośćmi policzkowymi, spiczastym nosem i takimi wyrazistymi, szeroko rozstawionymi oczami. Ja je określam jako oczy Sida z epoki lodowcowej, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, żebyście mi tutaj zaraz nie zarzucili, że czegoś tej kobiecie ujmuję lub próbuję ją obrazić, bo to zupełnie nie o to mi chodzi. Był to taki typ kobiety bardzo szczupłej, delikatnej i po prostu specyficznej. Już od samego początku pomiędzy Norbertem a Romą, używającą nie wiedzieć czemu imienia Jadwiga, być może był to jej pseudonim sceniczny, coś zaiskrzyło. I nie chodzi mi tutaj o tak zwaną chemię, która budzi w nas pociąg fizyczny do drugiej osoby. Tutaj można powiedzieć, że było wręcz przeciwnie. Porozumienie i dopasowanie nastąpiło na poziomie mentalnym. On był pod wrażeniem jej ogromnego talentu aktorskiego. Chociaż też tutaj zdania są podzielone, bo podobno Jezierski troszeczkę nadinterpretował to wszystko i idealizował Pawłowską. Ale przyjmijmy sobie jednak, że faktycznie Roma miała ten talent. Bo według dostępnych informacji to Roma nie grała. Ona wręcz była odgrywaną przez siebie postacią. Właśnie dlatego wróżono jej ogromną karierę, pomimo tych mankamentów urodowych, tak to sobie powiedzmy. A przypominam, że w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak poprawność polityczna i kobieta występująca na scenie, czy to teatralnej, czy kabaretowej, przede wszystkim musiała być ładna. Ba, wręcz głoszono, że artystka ważąca powyżej 60 kg to skandal i nikt takiej kobiety nie zatrudni. To środowisko miało swoje wymagania względem aktorek, coś jak dzisiejszy świat mody względem modelek. Talent Romy musiał być więc naprawdę ponadprzeciętny, co też miało budzić zazdrość wśród jej koleżanek po fachu. Ale o tym dokładniej opowiem Wam za chwilę. Ona z kolei zakochała się w jego pomysłowości, kreatywności, pokochała jego kulturę osobistą oraz talent literacki. Jezierski przyzna później, że Pawłowska była jego pierwszą prawdziwą miłością. Nigdy wcześniej nie czuł czegoś takiego do kobiety. Nigdy wcześniej z żadną damą nie czuł takiego połączenia intelektualnego. Nie mogąc oprzeć się jej urokowi, po jednej z prób do spektaklu zaprosił aktorkę na kolację. A Roma zaproszenie przyjęła. Niewiele wiadomo na temat tego, jak rozwijał się ten związek. Każdy dziennik podaje jakieś zdawkowe urywki, na których tutaj trudno bazować. To, co wiemy na pewno, to to, że w pewnym momencie Pawłowska poważnie zachorowała, przez co musiała poddać się hospitalizacji. Jezierski stale odwiedzał ukochaną w szpitalu i czule ją pielęgnował. A kiedy w końcu poprosił ją o rękę, otrzymał odpowiedź twierdzącą. Roma sama później stwierdziła, że tak naprawdę była to jedynie formalność, ponieważ oboje od samego początku wiedzieli, że chcą ze sobą spędzić resztę życia. Ślub odbył się w roku 1932 i niemal od samego początku okazało się, że połączenie dusz i umysłów to jednak nie wszystko. Nie zawsze da się na tym zbudować stabilny związek. I już kompletnie nie chodziło tutaj o fakt, iż Jezierscy żyli bardzo biednie. Norbert nie otrzymywał jeszcze przysługującej mu emerytury, a garza Romy nie była jakoś szczególnie zawrotna. Zarówno jedna, jak i druga strona naprawdę dzielnie znosiła warunki materialne, w jakich przyszło im żyć. Problem leżał zupełnie gdzie indziej. Możemy przypuszczać, że para nie skonsumowała swojego związku przed zaślubinami. Skąd takie przypuszczenia? Ano stąd, że już po ślubie okazało się, że para niestety nie jest kompatybilna seksualnie. Nie wyjaśniono tutaj dokładnej przyczyny problemów małżeńskich państwa Jezierskich ze względu na tę pruderyjność ówczesnego społeczeństwa. Jednak coś tam między nimi nie grało i to poważnie. Para nadal darzyła się ogromną miłością i szacunkiem, ale jeśli chodziło o aspekt fizyczny, no to niekoniecznie był on udany.
I tutaj też ciężko mi powiedzieć, jak to wyglądało, bo zdania są oczywiście jak zwykle podzielone, ale prawdopodobnie Jezierska zachowywała się względem męża poprawnie. Chociaż tak jak mówię, zdania są co do tego naprawdę różne. Kobieta szczerze przyznała małżonkowi, że ich życie intymne dalece odbiega od jej wyobrażeń i że nie czuje do niego pociągu fizycznego i bardziej traktuje go jak brata niż partnera życiowego. Ale ponieważ składali sobie przysięgę, to ona będzie czynić wszystko, by być dobrą żoną. Zwłaszcza, że była bardzo wierzącą i praktykującą chrześcijanką, przynależącą do kościoła rzymskokatolickiego. Jednak jakichkolwiek uciech cielesnych wolała z mężem unikać. Mogło być i tak, że to sam Jezierski do tych zbliżeń seksualnych nie dążył, co dla Jezierskiej było dość rozczarowujące. Ale no niestety nie mamy tutaj konkretnych danych w tym temacie. Jakie zdanie na ten temat miał sam Jezierski, niestety nie wiadomo. Ale oficjalnie stanowisko swojej żony zaakceptował. Problemy pojawiły się w roku 1933, kiedy Romana Jezierska została zaangażowana do jednej z głównych ról w sztuce Czwarty Dobrycza. Partnerowało jej dwóch znanych aktorów. Michał Znicz oraz uznawany za jednego z głównych amantów II Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Różycki. Czy ta opinia amanta miała jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości? W czasach młodości Różyckiego zapewne tak. W tle zamieszczam Wam zdjęcie aktora, ucharakteryzowanego aktora, co jest ważne, które zostało wykonane w roku 1928. Widzimy tam, że był to mężczyzna, którego rzeczywiście część kobiet mogłaby uznać za człowieka przystojnego. Ale tak jak wspomniałam, to musimy wziąć tutaj pod uwagę, że jest to zdjęcie pozowane, w pełnym makijażu, bo tak, aktorzy płci męskiej również nakładali na siebie charakteryzację i to wcale nie w mniejszym stopniu niż ich koleżanki po fachu. Często nawet makijaż tak zmieniał ich lico, że przemykający ulicami Warszawy aktorzy mogli poczuć się kompletnie anonimowi, bo nikt tak naprawdę nie był w stanie rozpoznać ich na ulicy po godzinach pracy. Uroda Różyckiego robiła wrażenie, a panie niejednokrotnie mdlały na jego widok, ale kiedy mężczyzna opuszczał gmach teatru, to już aż tak spektakularnie nie wyglądał. W tle zamieszczam Wam również zdjęcie, które zostało wykonane w roku 1934, czyli tak naprawdę na rok po opisywanych wydarzeniach. Myślę, że sami tutaj możecie bez problemu zauważyć, że ucharakteryzowany Różycki był zupełnie inną osobą niż prywatnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny. Ale niewątpliwie kobiety tak czy siak miały do niego słabość. Nie inaczej sytuacja miała się z Romą Pawłowską, która weszła w swojego rodzaju flirt z Różyckim. Ciężko określić, co dokładnie działo się pomiędzy tą dwójką, bo tak naprawdę i sami zainteresowani nie sprecyzowali dokładnie, jakie były ich główne odczucia i motywacje względem siebie. Różycki nawet przyznał się, że początkowo w ogóle nie zwracał uwagi na Jezierską. Ale Roma była kobietą naprawdę barwną. Jej nieco ekscentryczna natura w końcu zwróciła uwagę Różyckiego, lekko go zafascynowała, chociaż nie wiem, czy fascynacja to dobre słowo. Na pewno kobiecie udało się przyciągnąć jego uwagę, ale tutaj może oddajemy głos samemu aktorowi. Nie zwracałem początkowo na koleżankę Jezierską uwagi, tak jak w ogóle nie zwracam uwagi na inne koleżanki. Jednak wzbudziła ona zainteresowanie swoimi powiedzeniami. Pytam ją na przykład, czemu koleżanka chodzi po scenie w czasie prób w śniegowcach. Przecież później będzie pewna różnica w samopoczuciu przy przedstawieniach. Odpowiedziała mi, mam takie cienkie nogi w kostkach, że boję się, by mi się nie złamały. Odpowiedziała mi wtedy, mówi pani jak przygłup. Boże drogi, to takie wyrażenie u nas używane. Źle się charakteryzowała. Zwracałem uwagi, udzielałem rad. Słowem, miły nastrój. Należała przy tym do tych artystek, które chciałyby zaspokajać swoją ciekawość. Można zaryzykować tutaj stwierdzenie, że Antoni Różycki stał się dla Romy autorytetem, jakim jeszcze do niedawna był jej mąż. Pomiędzy tą dwójką, która spędzała ze sobą naprawdę dużo czasu podczas prób, wywiązała się swoista sympatia, a atmosfera robiła się coraz bardziej frywolna. Doszło nawet do kilku pocałunków pomiędzy Jezierską a Różyckim.
ale nie powiem wam, czy były to namiętne pocałunki, czy raczej takie niewinne buziaki. Skłaniałabym się ku tym drugim, bo świadkami tych buzi-buzi byli inni aktorzy, którzy zresztą sami później przyznali, że takie zachowania wśród grupy teatralnej były czymś normalnym. Artyści byli frywolni, byli bardziej wyzwoleni i nie przywiązywali aż tak wielkiej wagi do spraw intymnych, powiedzmy w takim cudzysłowie. Zwłaszcza, że przecież aktorzy niejednokrotnie musieli odgrywać sceny pocałunków na scenie, prawda? To było wpisane w ich zawód. Dlatego też początkowo Roma o niczym męża nie informowała. Były to zwykłe buziaki z kolegą z pracy. Ale im dłużej kobieta przebywała w obecności Ruszyckiego, tym bardziej czuła, że ten mężczyzna pociąga ją fizycznie. Jak sama określiła, był to niejako zew krwi, któremu ona zamierzała się poddać. I ja wiem, jak tutaj brzmią te słowa, natomiast zanim postawicie krzyżyk na Jezierskiej i uznacie, że kobieta zachowywała się nieetycznie w stosunku do męża, to pragnę tutaj przypomnieć, że życie intymne małżeństwa praktycznie wówczas nie istniało i nieznane są przyczyny takiego stanu. Oczywiście Roma mogła być kobietą, która miała takie siubść w głowie i nie zważała na emocje swojego męża. Ale mogło być i tak, że Roma faktycznie kochała Norberta, jednak mężczyzna, powiedzmy sobie tak na okrętkę, nie stawał na wysokości zadania. I nie, żebym tutaj wykazywała się jakąś solidarnością jajników, bo wręcz uważam, że wiele kobiet naprawdę bardzo często zachowuje się irracjonalnie, egoistycznie i niestety dosyć irytująco. Ale chcę tutaj po prostu obiektywnie spojrzeć na całą tę sytuację. Jezierska zresztą, orientując się, że sprawy pomiędzy nią a Różyckim mogą być czymś więcej niż jedynie niewinnym flirtem, poinformowała swojego męża, jak się sprawy mają. Wnioski i konkluzje, do których doszła para, są tutaj dość zawiłe. Z jednej strony Jezierski zaakceptował przykrą prawdę i nawet przebąkiwał coś o rozwodzie, ale z drugiej strony nie poczynił żadnych kroków, by sformalizować rozwód. Gdzieś tam w kuluarach szeptano nawet, że dał swojej małżonce zgodę na eksplorowanie swojej seksualności, ale pod warunkiem, że on, jako jej mąż, będzie traktowany przez nią priorytetowo. I tu nie chodziło oczywiście o ten aspekt seksualny, ale o inne płaszczyzny związku. Ale czy to prawda, czy plotka, to nie mogę wam powiedzieć. Fakt jest taki, że para ani się nie rozwiodła, ani nie złożyła wniosku separacyjnego. Dalej żyła pod jednym dachem, a Roma rzeczywiście, tak jak obiecała Norbertowi, że tutaj, cytat, będzie mu oddawać pierwszeństwo nad Różyckim, to tak też robiła. Kiedy mąż pojawiał się u niej w pracy, witała go z otwartymi ramionami, była dla niego bardzo uprzejma, rozmowa z nim była dla niej priorytetem, wracała szybko po pracy do domu, przygotowała posiłki. Można powiedzieć, że była takim ideałem żony, pomijając ten aspekt intymny. Ale jednocześnie zapowiedziała swojemu mężowi, że nie zerwie kontaktu z Różyckim. Zresztą chyba nie za bardzo mogła to zrobić, skoro występowała na deskach jednego teatru. Czy relacja Różyckiego i Jezierskiej posunęła się naprzód, a pomiędzy tą dwójką doszło do czegoś więcej? To tutaj niestety również ciężko określić. Na pewno para miała ku temu warunki, o czym po raz kolejny powie nam Antoni Różycki. Nie wiem zresztą, co takiego we mnie znalazła. Pytała, jak pan wygląda poza teatrem? Odpowiadałem, nic łatwiejszego. Bez narażania się na obmowy, niech pani mnie odwiedzi, a zobaczy pani, jak poza teatrem wyglądam. I rzeczywiście, obsada aktorska Teatru Nowego w Warszawie, na deskach którego wystawiana była sztuka Czwarty Dobrycza, zauważyła, że Jezierska nie tylko spędzała dużo czasu z Różyckim w jego garderobie, ale ktoś również zauważył, jak przemyka ona do jego garsoniery, czyli można powiedzieć jego mieszkania. Czy coś grzesznego działo się za zamkniętymi drzwiami, to wiedzą tylko sami zainteresowani. Różycki przekonywał, że, tutaj po raz kolejny cytat, poza pocałunkami koleżeńskimi, które powtórzyły się parę razy, nic między nami nie było. Ale czy mu tutaj uwierzycie, to już wasza sprawa. Roma, która używała również imienia Jadwiga, też za wiele na ten temat nie mówiła. A może inaczej. Prawdopodobnie mówiła, ale jej zeznania zostały utajnione, co by tutaj nie gorszyć społeczeństwa.
Jednak oficjalnie wersja była taka, że może i jakaś chętka na małe randewu była. Chyba nawet większa ze strony Jezierskiej niż Różyckiego, ale do skonsumowania tego związku nie doszło. O ile tutaj w ogóle możemy mówić o związku. No ale wiecie, o co mi chodzi. Ale już sam fakt, że kobieta znika za drzwiami garsoniery swojego męskiego kolegi, był dość podejrzany. I najprawdopodobniej postanowiła to wykorzystać jedna z koleżanek Jezierskiej, zazdrosna o jej szybko rozwijającą się karierę. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Podobno nawet ustalono, kto był tak bezczelny, ale prasa chyba nie powiadomiła swoich czytelników o tym, kim była ta persona. Nie żeby nie chciała, bo taki mały skandalik na pewno przełożyłby się na sprzedaż danego numeru, ale albo zarząd teatru postarał się o to, żeby to nazwisko nie wypłynęło, albo tak naprawdę były to jedynie plotki i nic w tym temacie nie ustalono. Ale taka koleżanka rzeczywiście istniała i to jest fakt niepodważalny. Bo Norbert Jezierski zaczął otrzymywać anonimowe listy od tak zwanej osoby życzliwej. Ta życzliwa osoba informowała go, że jego żona urządza sobie z niego pośmiewisko. No bo jak to tak, że zamężna kobieta znika sam na sam w pokoju z innym mężczyzną? To przecież jawna potwarz dla jej małżonka. Nie wiadomo, co ona tam w tym pokoju robi. A jeszcze dodając do tego te buziaki na scenie? No, to wszystko może się zdarzyć. Jezierski początkowo nie wierzył tym anonimom, zresztą był po rozmowie ze swoją żoną, ona mu sama wszystko powiedziała, wiedział, że Różycki nie jest jej obojętny, aczkolwiek ufał jej i wiedział, że gdyby coś pomiędzy nią a Różyckim zaszło, to by mu o tym po prostu powiedziała. W końcu jednak skonfrontował żonę z tymi anonimami. I tak jak przypuszczał Jezierski, żona powiedziała mu całą prawdę. Nie wypierała się owych spotkań. Sama zresztą powiedziała mu o tym, że coś się pcha w stronę Różyckiego, ale nadal twierdziła, że pomiędzy nią a kolegą z pracy nic więcej nie ma. Ich relacja jest czysto zawodowa. Nie licząc oczywiście tego drobnego flirtu, który dla Jezierskiej nie był niczym nieetycznym. Różycki jako doświadczony aktor po prostu udzielał jej wskazówek związanych z występem na scenie. Nic poza tym, tam nic więcej nie było. Zresztą nie wiem, czy to jest tutaj istotne i ważne, ale Różycki wówczas też był żonaty. Nie wiem, czy to małżeństwo było dobrane i dobrze się z żoną dogadywał, bo aż tak się w ten temat nie zagłębiałam, no ale nie był stanu wolnego. Porucznik Jezierski może i nie był zachwycony rewelacjami, ale przecież sam zakomunikował jakiś czas wcześniej, że się z żoną rozwiedzie. To też za bardzo tutaj nie miał nic do gadania. Ot, może jego męski honor mógł tutaj trochę ucierpieć, ale też nie mógł nic swojej małżonce zarzucić. Tak jak obiecywała, wracała po pracy do domu, on mógł ją w każdej chwili odwiedzić w teatrze, była przykładną żoną, tak jak się umówili, no i opowiedziała mu całą historię, kiedy została skonfrontowana z anonimami. Niczego się nie wypierała, można było odnieść wrażenie, że ze swoim mężem jest wręcz brutalnie szczera, bo nie ukrywała swojej fascynacji fizycznej Różyckim. I tutaj ta sytuacja mogłaby się zatrzymać. Ale na anonimowych listach się niestety nie skończyło. Widocznie nie odniosły one oczekiwanego rezultatu. Dlatego też pani życzliwa zaczęła wykonywać połączenia telefoniczne do domu Jezierskich. Takie telefony miały być przynajmniej dwa. Mówię przynajmniej, bo o dwóch telefonach mówił Jezierski, ale mówił o dwóch telefonach wykonywanych przez jedną i tę samą kobietę, ale tam gdzieś pojawiały się jeszcze jakieś inne telefony. Jednak nie wiem do końca jakie, ale Jezierski sam twierdził, że no niestety musiał się mierzyć z takimi oszczerstwami rzucanymi w jego stronę. Chociaż rozmówca się nie przedstawił, to z całą pewnością była to kobieta. Dlatego też zakłada się, że i ona była autorką wcześniejszych listów. Dokładna treść rozmów nie jest znana, jednak rozmówczyni uwłaczała pani Jezierskiej, która miała nieskrępowana adorować kolegę Różyckiego. O samym Różyckim też wyrażała się bardzo nieprzychylnie. Nazywała go kobieciarzem, który bałamuci zamężne kobiety i ogólnie twierdziła, że jest to człowiek niegodny zaufania. Na pewno uwiedzie Romę, a potem po prostu porzuci ją ze złamanym sercem.
jeszcze zszarga jej dobre imię. Podobno im dłużej Jezierski mierzył się z tymi anonimami, im dłużej Jezierski musiał odbierać te nieprzychylne jego małżonce telefony, w tym większy rozstrój nerwowy popadał. A przypominam, że już wcześniej jego nerwy były zszargane wieloletnią służbą wojskową, przez co nawet przeszedł przecież na przymusową emeryturę. Miarka się przebrała, kiedy Jezierski dowiedział się, że jego żona pożyczyła od Różyckiego kwotę 10 zł. Przy czym o tej całej pożyczce dowiedział się już w chwili, kiedy dług był już spłacony. Nie wiedzieć czemu, poczuł się tym faktem głęboko urażony. Nie za bardzo też tutaj rozumiem dlaczego, ale może po prostu ówczesne zasady moralne są dla mnie nieco zagadkowe. Sam Jezierski swoje wzburzenie tłumaczył tym, że przecież jego żona obiecała mu, że nawet po rozwodzie nie zamieni go na Różyckiego, że to on będzie dla niej priorytetem. A tutaj za jego plecami nie tylko chodzi do osobnika uznanego przez personel teatru za jej kochanka, ale jeszcze pożyczy od niego pieniądze? Było to dla niego oburzające. Zwłaszcza, że według Jezierskiego Różycki wykorzystywał sytuację i próbował w ten sposób przekupić Romę i za pomocą pieniędzy przeciągnąć ją na swoją stronę. I może faktycznie pożyczanie pieniędzy od mężczyzny, z którym, jak chodzą plotki, coś nas łączy, tutaj nie jest czymś najmądrzejszym. Ale z drugiej strony nie wiem, czy było to aż tak straszne przewinienie. Roma dług oddała i, uprzedzając tutaj pytania, nie w naturze. Jak tylko otrzymała swoją garzę z teatru, to od razu zwróciła swój dług. Mężowi nic nie mówiła, no bo spodziewała się jego reakcji, a niewykluczone, że te pieniądze były jej potrzebne po prostu na chleb, na jedzenie do domu. Pamiętajmy, że Jezierscy naprawdę mieli bardzo ciężką sytuację finansową, co było wielokrotnie podkreślane w prasie. Zwłaszcza pod koniec 1933 roku, kiedy Jezierski był załamany tymi plotkami na temat romansu żony i popadał w jeszcze większe stany nerwicowe, czy też po prostu w nerwicę rękową. Przez to też na chwilę obecną nie zarabiał, bo nie był po prostu w stanie. Co prawda napisał drugą sztukę teatralną i nawet miał w planach jej wystawienie, ale no ta jego obecna sytuacja psychiczna po prostu nie sprzyjała pracy nad spektaklem. Nie wiem, co wy sądzicie na temat tej pożyczki od Różyckiego, ale osobiście wydaje mi się, że Roma w swojej pokręconej logice naprawdę chciała tutaj po prostu zadbać o swoją rodzinę, miała jak najlepsze intencje. Chciała zadbać o swojego męża i przy tym, nie dokładając mu stresów, po prostu pożyczyła pieniądze na jedzenie czy też inne jakieś ważne wydatki. Bo Roma, co by o niej nie mówić, naprawdę starała się zachowywać w stosunku do swojego ślubnego przyzwoicie. Oczywiście, jeżeli możemy tutaj w ogóle mówić o jakiejkolwiek przyzwoitości, kiedy flirtuje się na boku z innym mężczyzną. Ale mam też na to swoją teorię, o której opowiem Wam na sam koniec, żeby też nie zafałszować Wam obiektywnego odbioru dzisiejszej historii. Dlaczego te nieszczęsne 10 zł przechyliło szale nienawiści w stosunku do Antoniego Różyckiego? Tutaj nie wiem. Wydaje mi się, że to był po prostu taki gwóźdź do trumny. A że tych gwoździków było naprawdę, naprawdę dużo, to już było bez znaczenia, co tutaj by się wydarzyło. Każda nieprzyjemna sytuacja, która była związana z Różyckim, mogła zadziałać na Jezierskiego jak płachta na byka. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, w jak ogromnym stresie żył mężczyzna, który zasypywany był anonimami dotyczącymi zdrad jego żony. I chociaż Jezierski sam przyznał, że w te doniesienia kompletnie nie wierzył, że ufał Romie i wiedział, że kobieta wyznałaby mu prawdę, to jednak w pewnym momencie czuł się osaczony. Miał wrażenie, że kiedy szedł ulicą, to ludzie patrzyli na niego dziwnie, że pokazywali go sobie palcem i szeptali pod nosem, że to jest ten mężczyzna, któremu żona doprawia rogi. No i dlatego też postać Różyckiego coraz bardziej działała mu na nerwy. Niemal 50-letni aktor, mający za sobą ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe, musiał chyba zdawać sobie sprawę z tego, co robi. A jednak bez żadnego wstydu bajerował i bałamucił zamężną kobietę. I to młodszą od siebie o prawie 25 lat.
Chociaż Jezierski głosił, że tak naprawdę jedyne, co go bolało w tej sytuacji, to dobre imię jego żony, które było szargane, to jednak wielu wątpi, by taka była prawdziwa przyczyna jego nienawiści do Różyckiego. Uważa się, że Jezierski, jako wojskowy o bardzo restrykcyjnym poczuciu moralności, mógł odbierać zachowanie żony jako plamę na honorze. A ponieważ bardzo ją kochał, podobno, bo sam Bron twierdził, że już jej później nie kochał, to też przerzucił całą odpowiedzialność za swoje złe samopoczucie na Różyckiego, którego obwiniał za całą tę sytuację. Mimo, że tak naprawdę był on tutaj jedynie postacią pośrednią tej historii. Bo to Maria miała zobowiązania względem innego mężczyzny i jeżeli wierzyć doniesieniom, wykazywała większe zainteresowanie swoim kolegą z zespołu, niżli sam Różycki nią. Jezierski żył więc w takiej, można powiedzieć, iluzji, którą sam sobie stworzył. Wyidealizował sobie swoją małżonkę, uważał ją za kobietę bardzo zdolną, bardzo moralną, która zostaje sprowadzona na złą drogę przez tego demona Różyckiego. A on przed tym demonem musi ją obronić. Poczucie obowiązku względem małżonki utwierdził w nim ksiądz. Jezierski przystąpił bowiem do spowiedzi, podczas której opowiedział duchownemu całą historię swojego małżeństwa, uwzględniając tutaj swoje ogromne uczucie nienawiści względem rywala. Jak wiecie, a może ze względu na inną przynależność religijną nie wiecie, to jednym z głównych warunków uzyskania rozgrzeszenia jest żal za grzechy. Ale tutaj Jezierski jasno dał do zrozumienia swojemu spowiednikowi, że nie czuje żalu względem swoich negatywnych emocji. Wiedział, że jest to złe. Wiedział, że jako katolik powinien czuć skruchę. Ale jednocześnie nie potrafił wykrzesać z siebie jakiegokolwiek żalu. Poczucie odpowiedzialności za małżonkę było w nim silniejsze. Co dość zaskakujące, to ksiądz nawet pochwalił jego postawę i stwierdził, że faktycznie jego obowiązkiem jako męża jest obrona małżonki nawet kosztem zatracenia samego siebie. Jezierski nawet otrzymał rozgrzeszenie, pomimo tego, że nie wykazał żalu za grzechy. Być może ksiądz uznał tutaj, że postawa Jezierskiego wcale nie jest grzechem, a jedynie obroną czci osoby, której ślubował przed Bogiem. W każdym razie ten epizod utwierdził Jezierskiego w słuszności jego poglądów. Skoro sam duchowny przyznał mu rację, to przecież nie może się mylić. 24 stycznia 1934 roku w Teatrze Nowym przy Placu Teatralnym w Warszawie prawdopodobnie o godzinie 20 miał odbyć się spektakl sztuki Czwarty Dobrycza. Nie była to premiera, bowiem odbyła się już ona jakiś czas temu, a przedstawienie było wystawiane systematycznie. Norbert Jezierski pojawił się w teatrze pomiędzy godziną 19 a 19.30. Nie było w tym nic niezwykłego, bowiem, tak jak wspomniałam też wcześniej, zdarzało się, że mężczyzna odwiedzał swoją małżonkę w pracy. Tak było i tym razem. Wszedł do gmachu budynku, zdjął kalosze w przedsionku i ruszył w kierunku damskiej garderoby. Głośno zapytał, gdzie jest pani Jezierska, na co ona z uśmiechem wychyliła się zza kotary, pomachała do męża, pokazała, gdzie jest i chwilę z nim porozmawiała. Prawdopodobnie, bo tutaj inne wersje mówią, że po prostu państwo jezierscy przywitali się gestem machnięcia ręką. Jeśli by rozmawiał z małżonką, to zapytał o Różyckiego, a jeżeli nie rozmawiał, to po prostu skierował się do garderoby męskiej. Tam właśnie też poddawał się charakteryzacji Antoni Różycki. Jezierski wszedł do pomieszczenia zajmowanego przez trzech mężczyzn. Jednym z nich, stojącym najbliżej wejścia, był Michał Znicz. Kawałek dalej siedział Antoni Różycki, który właśnie poddawał się zabiegom fryzjerskim. Jezierski widział kilkukrotnie swojego rywala, jednak za każdym razem miał on na sobie pełny makijaż sceniczny. Nie był do końca pewien, czy rzeczywiście ma on do czynienia z Antonim Różyckim, a nie chciał, by doszło tutaj do fatalnej pomyłki. Jezierski przywitał się z Niczem, kulturalnie uścisnął mu dłoń oraz odbył sobie z nim taką krótką pogawędkę. Wiecie, coś na zasadzie, ale dzisiaj zimno, no, tak, jest zimno. Później Jezierski obrócił się w kierunku mężczyzny siedzącego obok.
odsunął dłonią czeszącego go fryzjera i ze spokojem w głosie zapytał: czy mam do czynienia z panem Antonim Różyckim? Po usłyszeniu odpowiedzi twierdzącej, sięgnął do kieszeni płaszcza. Wyciągnął z niej rewolwer, skierował lufę w kierunku klatki piersiowej aktora i pociągnął za spust. Broń była już wcześniej naładowana i przygotowana do strzału. Ale jednak do wystrzału nie doszło. To dało osłupionemu Różyckiemu czas na reakcję. Aktor jednak zamiast uciekać, rzucił się na uzbrojonego Jezierskiego, co chyba raczej nie było tutaj najmądrzejszym pomysłem. Napastnik bowiem przyłożył rewolwer do jego klatki piersiowej i kilkukrotnie jeszcze pociągnął za spust. Miał tutaj nadzieję, że pocisk w końcu jednak wystrzeli i śmiertelnie rani Różyckiego. Tak się jednak nie stało. Jak wykaże późniejsza ekspertyza różnikarska, Różycki miał tutaj niebywałe szczęście. Rewolwer był całkowicie sprawny. Jakiś niekorzystny zbieg okoliczności sprawił po prostu, że załadowana kula stanęła w poprzek. Część danych twierdzi, że ta kula stanęła w poprzek ze względu na to, że dłonie Jezierskiego drgały i te drgania po prostu sprawiły, że kula się przemieściła. Różycki, pomimo zagrożenia życia, w dalszym ciągu próbował obezwładnić napastnika. Był przekonany, że uda mu się to bez trudu, ponieważ nie tylko był znany tutaj jako amant filmowy i teatralny, ale również jako zapalony bokser i sportowiec. Ale Jezierski przecież też do słabe uszy nie należał. Chociaż nie był już związany z wojskiem, to jednak dawne przyzwyczajenia zrobiły swoje. Jezierski codziennie dbał o swoją kondycję fizyczną. Ćwiczył, gimnastykował się, no nie był raczej takim chucherkiem. Dlatego też tutaj sprawnie stawiał opór i w dalszym ciągu próbował oddać strzał. Podczas szamotaniny Jezierski zarzucał Różyckiemu, że ten pożyczył jego żonie pieniądze, że w ten sposób chciał ją skorumpować i sprowadzić na złą drogę. Co mówił sam aktor, tego nie wiadomo. Tak samo ciężko tutaj powiedzieć, co w tym czasie robił fryzjer i kolega Znicz, ale prawdopodobnie po prostu stali zszokowani i przyglądali się całej tej sytuacji. W końcu Różycki założył Jezierskiemu chwyt, podobno japoński, ale kompletnie się na tym nie znam, jedynie tutaj wam cytuję międzywojenną prasę, i dzięki temu wykręcił rękę napastnika, który upuścił broń na podłogę. Bokser amator chciał wykorzystać ten moment i pochylił się, żeby podnieść rewolwer. Przez to też nieco zwolnił uścisk na ręce agresora, co też Jezierski sprytnie wykorzystał. Chwycił nożyczki fryzjerskie leżące na stole obok i wbił ostrze w policzek i szyję aktora. Odgłosy bijatyki zaalarmowały personel techniczny teatru, który widząc całe zamieszanie, ruszył na ratunek Różyckiemu. Bardzo szybko obezwładniono Jezierskiego, a według niektórych źródeł nawet zaczęto go bić. W tym momencie do garderoby wpadła Roma Jezierska, która miała zasłonić męża własnym ciałem i krzyczeć, żeby nie robić mu krzywdy. Rany zadane Różyckiemu okazały się powierzchowne. Nożyczki używane przez fryzjera były bardzo tępe, nie miały ostrego zakończenia i tak naprawdę nawet nie przebiły skóry aktora, jedynie doszło tam do jakichś lekkich zadrapań, które można było przykryć charakteryzacją. Mężczyzna w ogóle nie potrzebował tutaj konsultacji medycznej. A nawet pół godziny później, po odpowiedniej charakteryzacji i ukryciu tych drobnych ranek, tych drobnych draśnięć, jak gdyby nigdy nic, wystąpił w planowanym przedstawieniu. Zresztą z Romą Jezierską u swojego boku, bo kobieta też wyszła na scenę i wystąpiła w spektaklu Czwarty do Brydża. Norbert Jezierski natomiast został wyprowadzony z teatru przez wezwaną na miejsce policję. Podczas aresztowania porucznik wykrzyczał jeszcze w stronę Różyckiego, że ten ma się teraz ożenić z jego żoną. Zdezorientowany Różycki miał tutaj przytaknąć i stwierdzić, że poślubi panią Jezierską. Wkrótce chyba już nie panią Jezierską. Roma Jezierska odegrała swoją rolę. Widownia nie została poinformowana o tym, co dosłownie kilka minut temu działo się za kulisami. Jeden z głównych aktorów o mało przecież nie zginął, ale co tam? Show must go on, jak to mówią, prawda? Ale to też pokazuje, że obsada aktorska musiała być naprawdę profesjonalna, bowiem widownia kompletnie nie zorientowała się, że cokolwiek działo się przed spektaklem, przed przedstawieniem.
Załamana Jezierska nie wróciła tego dnia do domu. Nie wiadomo, czy obawiała się, że spotka tam męża, który został zwolniony z aresztu, czy też jej pobudki były zupełnie inne. Jednak tym razem przenocowała u siostry. Przynajmniej takie są doniesienia, bo czy Jezierska miała siostrę, to nie wiem. Udało mi się dowiedzieć, że miała dwóch braci, również aktorów, ale o siostrze nic nie słyszałam. Natomiast na pewno udała się ona do kogoś, kto miał ją tutaj wesprzeć psychicznie w tej całej sytuacji. Jeżeli Roma obawiała się jednak, że spotka w mieszkaniu swojego męża, to nie miała się czym martwić. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem próby zabójstwa i nic tutaj nie zapowiadało, że szybko opuści areszt. Co prawda mógł go opuścić, bo do zabójstwa ostatecznie nie doszło. Nie było to więc jakieś wielkie przewinienie, potraktowano ten cały epizod chyba jako taką bójkę pomiędzy rywalami w miłości. Dlatego też ustanowiono kaucję, za którą Norbert mógł wyjść na wolność. Roma uzbierała nawet potrzebną kwotę, jednak jej mąż odmówił opuszczenia aresztu. Argumentował to tym, iż nie ręczy ze siebie i jak tylko wyjdzie na wolność, to prawdopodobnie dokończy to, co zaczął. Z żoną również nie chciał się widzieć, chociaż kobieta systematycznie starała się o uzyskanie widzenia. I taką zgodę otrzymała. Ale do spotkania z nią i Norbertem nigdy nie doszło. Jezierski nie wykazywał chęci na spotkanie z małżonką. Wiadomo jednak, że kobieta pojawiała się pod bramą więzienną praktycznie codziennie. Miała zawsze ze sobą jakieś posiłki dla męża, racje żywieniowe, prosiła, aby przekazywać to Jezierskiemu, ale tak naprawdę, czy ostatecznie były one spożywane przez mężczyznę, to nie wiadomo. Taka oficjalna wersja mówi o tym, że Jezierski odrzucał te wszystkie, powiedzmy sobie, podarunki od małżonki i nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Aresztowany szczerze złożył swoje wyjaśnienia. Plan morderstwa narodził się w jego głowie już przed kilkoma dniami. Nie działał jednak kierowany zazdrością. Jak twierdził, nie kochał już swojej żony. Nie chodziło mu o relacje jego małżonki z Różyckim, a przynajmniej nie chodziło mu o ten aspekt fizyczny. Bo podobno pogodził się już z tym, że Roma czuje pociąg fizyczny do swojego kolegi po fachu. Ale czy tak naprawdę Jezierski Romy już nie kochał? Sam twierdził, że nie, ale tutaj pojawiają się różne wersje, różne opinie w tym temacie. On uważał, że nie kochał jej już w taki sposób, w jaki mężczyzna powinien kochać kobietę, ale nadal darzył ją szacunkiem i sympatią. Byli też i tacy, którzy głosili, że tak naprawdę to Jezierski próbował okłamać sam siebie, bo Romę kochał cały czas. Dlatego tak ciężko było mu złożyć wniosek rozwodowy i pogodzić się z rozpadem tego związku. Dlatego ta relacja Jezierskiej i Różyckiego nie była mu też obojętna, chociaż sam oczywiście tutaj twierdził inaczej. Jakie uczucia Jezierski naprawdę żywił do małżonki, to chyba wiedział tylko on sam. Na pewno jednak nie była mu ona obojętna, bo nawet wyjaśniając swoje motywy, próbował bronić Romy. Chociażby powtarzając cały czas, że żona była z nim szczera, że nie wypierała się uczuć względem Różyckiego, że mówiła mu o tym, co się w niej budziło i tak naprawdę nie romansowała za jego plecami. W wersji przedstawionej przez Jezierskiego to 50-letni amant filmowy był tym złym w tej historii. To on wszedł jako trzeci pomiędzy dwoje ludzi i właśnie dlatego postanowił go zabić. Tłumaczył, że działał tutaj w interesie społecznym. Nie chciałby osobnik taki jak Różycki chodził po tej planecie i uwodził inne zamężne kobiety. Chciał ochronić inne kobiety przed jego niecnymi działaniami, a jednocześnie ukarać go za brak kodeksu moralnego. Zresztą zacytuję wam tutaj dokładne słowa Jezierskiego. Chciałem zabić pana Różyckiego. On rozbił moje małżeństwo i moje życie, ale to nie było bezpośrednim powodem mojego zamiaru. On załamał w mojej żonie fundamenty moralne. Zrodziło się we mnie pytanie, kto obroni tę kobietę, której ja, jako mąż, ślubowałem opiekę. Chodziło mi o wyrażenie protestu przeciw mętnym pojęciom dżentelmenerii. Romans rozgrywał się za kulisami sztuki czwarte do brydża, która zrodziła właśnie polemikę o uwodzicielach cudzych żon. W imię obrony moralności zdecydowałem się zabić pana Różyckiego.
W nocy z 23 na 24 stycznia Jezierski nie zmrużył oka. Targany wewnętrzną odrazą względem niemoralności reprezentowanej przez Antoniego Różyckiego, postanowił, że to właśnie dziś wymierzy mężczyźnie należytą mu karę. Wiedział, że tego wieczora planowany jest spektakl z udziałem jego żony i znienawidzonego aktora. Zawczasu wypytał Romę, o której Różycki zwykle pojawia się w teatrze, a ta, nie podejrzewając nic złego, udzieliła mu odpowiedzi. Dowiedział się również, na ile minut przed rozpoczęciem aktorzy poddają się charakteryzacji. Chodziło tutaj o to, że nigdy nie widział Różyckiego prywatnie. Bał się, że jeżeli pojawi się za kulisami zbyt wcześnie, po prostu nie rozpozna mężczyzny, bo ta charakteryzacja aktorska te 100 lat temu naprawdę była bardzo, bardzo mocna, tak sobie powiedzmy. Zresztą widzieliście chyba po zdjęciach, że ucharakteryzowany Różycki wyglądał jak zupełnie inny człowiek. Początkowo Jezierski chciał dopuścić się zbrodni odziany w mundur wojskowy. Nawet wsiadł do pociągu, by pojechać odebrać swój mundur, który był w innym mieście, natomiast w trakcie zrezygnował ze swojego planu. Jak sam stwierdził, doszło do niego, że w ten sposób mógłby skalać rangę wojskową takim naprawdę zbrodniczym czynem. Ale ponieważ nadal chciał wyglądać elegancko, to też włożył na siebie starannie wyprasowany garnitur oraz białą koszulę. Nie miał własnej broni. To znaczy miał, ale jako wojskowy musiał ją po prostu oddać. Dlatego początkowo chciał pożyczyć rewolwer od swojego kolegi, inżyniera Szukiewicza bądź Szuklewicza. Ten jednak chyba coś podejrzewał, ponieważ odmówił wypożyczenia broni. Jezierski jednak miał plan B. Udał się do kapitana Guberewa i pod pretekstem sprawy honorowej pożyczył rewolwer. Zanim ruszył do teatru, sprawdził broń. Rewolwer strzelał bez zarzutu. Można nawet powiedzieć, że był w doskonałej kondycji. Jezierski był przekonany, że wszystko pójdzie gładko. Przed wyjściem z domu nabił rewolwer, który jednocześnie zawczasu odbezpieczył, tak by był on gotowy do strzału. Dalszy przebieg wydarzeń już znamy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz jakość dźwięku się nie pogorszyła jakoś radykalnie, ale niestety musiałam zastopować materiał, bo tak mi kuli w ściany, że już nie było możliwości, żeby to jakoś zniwelować i wygłuszyć na późniejszym etapie obróbki dźwiękowej, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj sobie damy ze wszystkim radę. A tak całkowicie prywatnie, to gdyby ktoś w okolicach Łodzi miał jakiś bunkier z dostępem do elektryczności i chciałby wynająć po kosztach, to jak coś pamiętajcie o mnie, okej? Okay? Pół roku remontów, Jesus Christ, naprawdę już wysiadam. Dobra, wyrzuciłam frustrację, wracamy do tematu. Potraktujcie to jako taki mały przerywnik. Zresztą ten przerywnik trafił nam się w dobrym momencie, bowiem przed procesem sądowym. A na procesie sądowym głównie chodziło o to, aby udowodnić, że ta motywacja podana przez sprawcę była prawdziwa. Bo prokurator był na przykład innego zdania. Twierdził, że Jezierski chciał pozbyć się konkurenta, kierowany głównie zazdrością o swoją małżonkę. Jakie to miało znaczenie? Wbrew pozorom bardzo duże, bo tutaj tych motywacji sprawcy i okoliczności, które doprowadziły do tego nieudanego zabójstwa, na szczęście nieudanego, było naprawdę wiele i każde z nich, każda ta okoliczność mogła świadczyć na korzyść oraz na niekorzyść oskarżonego. Więc to, jaka narracja zostanie podana, to, co zostanie tutaj przyjęte za pewnik, tak naprawdę zaważało tutaj na późniejszym życiu Jezierskiego oraz na wyroku, jaki mężczyzna mógł usłyszeć. I tak na przykład zazdrość była uznawana za pobudkę niższą niż obrona wartości moralnych. Gdyby więc Jezierskiemu udało się udowodnić swoje racje, to mężczyzna mógł tutaj liczyć na łagodniejszy wyrok. Ale też, żeby nie było tak łatwo, to nie do końca. Bo wszystko tutaj rozbijało się o to, w jakim stanie mężczyzna dopuścił się swojego czynu. Czy próba zabójstwa była dokonana w uniesieniu? Czy też była to zimna kalkulacja sprawcy i działanie z premedytacją? Najkorzystniej dla Jezierskiego byłoby chyba przyznać się tutaj do winy, stwierdzić, że dokonał zbrodni w uniesieniu, że czynu swojego żałuje, ale był pchany przez silne emocje. Ale Jezierski wcale nie działał logicznie. Tutaj po raz kolejny mężczyzna pokazuje nam twarz osoby, która nadrzędnie ceni sobie swoje wartości.
bo jego nie obchodziło, co pomyśli sąd. Jego nie obchodziło, jaki wyda mu wyrok. On obstawał przy swoim, nawet jeżeli to, co mówił, działało na jego niekorzyść. Bo tak na przykład Jezierski podkreślał, że chciał tutaj ponieść konsekwencje swoich czynów, chociaż tak naprawdę w żadnym stopniu nie żałował tego, co zrobił. Jeżeli opuści mury więzienia, to krzywdy już Różyckiemu żadnej nie zrobi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jego powinność została już spełniona. Chodziło tutaj o to, by uchronić honor jego małżonki, by uświadomić Romie, że droga, którą obrała, jest całkowitym zatraceniem moralności, a Różycki nie jest dla niej odpowiednim kandydatem do ulokowania swoich uczuć. I chociaż Różyckiego ostatecznie nie zabił, to jednak wydawało mu się, że uświadomił swojej małżonce to, co miał uświadomić. Nie będę wam tutaj też streszczać całego przebiegu rozprawy, bo duża część została utajniona ze względu na poruszanie przez świadków tych tematów intymnych, a pozostałe zeznania w większości pokrywają się tutaj z tym, co już wiemy. Mówiąc tak pokrótce i skrótowo, Jezierski bronił swojej małżonki i za wszystko obwiniał Różyckiego. Jezierska z kolei broniła i męża, i kolegi z teatru, próbując całą winę wziąć na siebie. Różycki natomiast winił i Jezierską, i Jezierskiego, zarzucając mężczyźnie, że kierował się fałszywymi podejrzeniami, a kobiecie, że to ona zawiesiła na nim oko i wykazywała chęć bliższych relacji. On tak naprawdę nigdy nie był nią zainteresowany i patrzył na nią jedynie jak na młodszą koleżankę z pracy. Mówię wam, te relacje, te uczucia wzajemne względem siebie są tutaj tak zawiłe, że zastanawiałam się, czy po prostu nie rozrysować tutaj wam jakiegoś schematu. Bo oczywiście to obwinianie się wzajemne, branie winy na siebie to nie jest wszystko. Bo tutaj dochodzimy do kolejnego zawiłego tematu, czyli tego, jaki był stosunek małżonków względem siebie. Roma Jezierska wykazywała ogromną chęć kontaktu z mężem. Próbowała nawiązać kontakt wzrokowy, a nawet podobno rzuciła się w jego kierunku, chcąc go ucałować i przytulić, tak wiecie, w geście wsparcia i okazania swoich emocji i uczuć. Jezierski był zdecydowanie mniej wylewny. Stronił od kontaktu z małżonką. Zanim doszło do przytulenia i pocałunku, chwycił ją za dłonie, jednocześnie hamując jej zamiary. Ale też nie wykazywał się względem niej żadną agresją, obrzydzeniem czy odrazą. Po prostu był asertywny i pokazał, że nie życzy sobie takich kontaktów. Trzymał ją na dystans i dawał do zrozumienia, że po prostu nie ma ochoty na bliższy kontakt fizyczny. Co jest tutaj naprawdę dziwne, bo praktycznie dla niej zabił człowieka, znaczy próbował zabić człowieka. Okazał jej jednak swój szacunek, bo kiedy złapał ją za te dłonie, to nie odepchnął kobiety od siebie. Uniósł jej dłonie do góry, przyłożył do swoich warg i złożył na nich pocałunek. Czyli z jednej strony nie chciał mieć z nią nic wspólnego, nie chciał wchodzić w takie intymne kontakty, no bo pocałunek można już zaliczyć do takich bardziej wylewnych form uczuć, ale jednak nadal okazywał jej czułość. Myślę, że zachowanie mężczyzny można tutaj łatwo wytłumaczyć, bo nie każdy zdradzany małżonek może mieć ochotę na jakikolwiek kontakt fizyczny ze stroną zdradzającą. Ale ta postawa Romy i Norberta może mieć też swoje drugie dno. Bo tutaj rzuciło mi się w oczy, że kobieta już od samego początku próbowała nawiązać kontakt ze swoim mężem, nie tylko fizyczny. I już nawet nie chodzi tutaj o salę rozpraw, ale jak pamiętacie, to kobieta również próbowała dojść do swojego męża, spotkać się ze swoim mężem, kiedy ten oczekiwał na proces w areszcie. To jej zależało, by móc go zobaczyć i wyściskać. On takiej potrzeby nie widział. I co prawda, no nie możemy być tutaj pewni, że nie było to podyktowane jego awersją do małżonki po tej sytuacji, w którą go wplątała, tym jej rzekomym romansie, ale zestawiając to z informacjami na temat niedopasowania fizycznego małżonków, niewykluczone, że tak wyglądało całe małżeństwo Jezierskich. Jej zależało na kontakcie fizycznym, jemu zaś wystarczało jedynie połączenie mentalne. Ale oczywiście jest to takie moje luźne spostrzeżenie, które nie musi mieć nic wspólnego ze sprawą, bo też gdzieś dalej w innych artykułach odnalazłam informację, że na początkowym etapie małżeństwa to sytuacja była odwrotna.
to Jezierski wykazywał zainteresowanie małżonką, ale to ona unikała pocałunków z nim. Sytuacja jest naprawdę bardzo skomplikowana i ciężko tutaj stwierdzić, jak to dokładnie wyglądało. Z rzeczy ważnych. Na rozprawie wykluczono, by Michał Znicz miał cieszyć się z ataku na Różyckiego, twierdząc, że, tutaj cytat, wreszcie ktoś mu pokazał, że cudzych żon się nie uwodzi. Bo takie chodziły plotki, że właśnie Znicz po ataku miał do kogoś wypowiedzieć się tymi oto słowami. To znaczy wykluczono, no. Znicz po prostu zaprzeczył, by wypowiedział takie słowa. Ale jak tam było w rzeczywistości, to nie wiadomo. Być może faktycznie coś takiego chlapnął, ale teraz nie chciał się przyznać. Świadkowie wezwani przez obronę zeznawali oczywiście na korzyść oskarżonego. Jeden z nich twierdził, że doszło tutaj do starcia dwóch zupełnie różnych światów i dlatego doszło do tej tragedii. To był świat teatru, czyli takich wyzwolonych artystów, i świat zasad i moralności reprezentowany przez Jezierskiego, który był przecież wojskowym. To, co dla jednych było zwykłym, nic nieznaczącym flirtem, dla twardego i zasadniczego Jezierskiego było pogwałceniem wszelkich cnót i zasad. Co dość istotne, to czego odniosę się też pod koniec materiału, to ten sam świadek wyznał przed sądem, że Jezierski był bardzo specyficznym człowiekiem. Nie w złym tego słowa znaczeniu, ale tak do końca nie wpasowywał się w ogólnie przyjęte normy. Aczkolwiek raz jeszcze podkreślam, bez negatywnego wydźwięku. Myślę, że już też zdążyliście zauważyć, że Jezierski po prostu był człowiekiem honoru, on miał swój kodeks, nieważne, że poniesie tego konsekwencje, ale po prostu czynił wszystko zgodnie ze swoim sumieniem. W opinii świadka był też mężczyzną bardzo wszechstronnym. Pasjonował się wieloma rzeczami, miał nieskończenie dużo pomysłów w głowie i co chwilę zapalał się w kierunku czegoś nowego. Wiecie, to ten typ, który uczy się malować, a kiedy po miesiącu pytacie go, jaki obraz namalował, to on ledwie pamięta, że w ogóle miał takie plany, bo aktualnie to jego wielką miłością jest tango argentyńskie. Ważne zeznanie złożył również świadek Szuklewicz, dokładnie ten sam, który feralnego dnia odmówił Jezierskiemu wypożyczenia broni. I nie to, żeby żałował Różyckiego, bo mężczyzna domyślał się, jakie plany ma jego kolega. Ale po prostu stwierdził, do czego też próbował przekonać Jezierskiego, tutaj zacytuję, że ma takiego drania i kretyna moralnego szkoda kuli. Kula jest zbyt honorowym rozwiązaniem, a takiego dziada jak Różycki to należy po prostu porządnie obić laską. Ostatnim takim ważnym w sprawie zeznaniem były słowa Woźnego, który widział moment wyprowadzenia Jezierskiego z teatru. Słyszał, jak aresztowany krzyczy do Różyckiego, a w zasadzie to pytał go, czy ten ożeni się z jego żoną. Pamiętacie pewnie, że wcześniej wam na ten temat nieco napomknęłam. Kiedy Jezierski otrzymał odpowiedź twierdzącą, to miał nagle spokornieć, jego wyraz twarzy złagodniał, a ostatnimi słowami, jakie skierował w stronę Różyckiego, było zdanie: ja pana w takim razie bardzo przepraszam. Dlaczego to zeznanie jest takie istotne? Bo może tutaj poświadczyć, że faktycznie ta pokrętna argumentacja Jezierskiego, że działał on w obronie moralności swojej małżonki, rzeczywiście była prawdą. Jezierski, dowiedziawszy się, że Różycki nie planuje jedynie zabawić się kosztem młodej aktorki i tak naprawdę ma względem niej poważne plany, przeprosił mężczyznę za zbyt pochopną ocenę jego osoby. Ale żeby od razu was uświadomić, to na sali rozpraw Różycki co prawda przyznał, że potwierdził chęć ożenku z Jezierską, ale wcale nie miał zamiaru się z nią żenić. Przytaknął, słysząc pytanie Jezierskiego, no bo kto by zaprzeczył w kontakcie z szaleńcem. Jezierski dosłownie przed chwilą dwukrotnie próbował go zabić. Najpierw rewolwerem, a później nożyczkami. No to wiadomo było, że tutaj nie będzie go prowokować, prawda? Ale raz jeszcze podkreślił, że z żoną oskarżonego nic go nie łączyło i nie był zainteresowany relacją romantyczną z Romaną Jezierską. Czy do romansu doszło, czy ostatecznie nie doszło, to jest to niestety kwestia nieustalona. Zeznania Romy Jezierskiej w tym temacie zostały utajnione. To znaczy utajnione. Tak czysto teoretycznie, bo co prawda publika i dziennikarze nie mogli przysłuchiwać się jej zeznaniom, ale prokurator i obrońca w swoich mowach końcowych mogli na tych zeznaniach bazować. Więc taki rąbek tej tajemnicy został nam uchylony. A nawet nie tylko rąbek.
bo powiedziałabym, że znaczna część życia osobistego Jezierskich nagle stała się dla nas jasna. Wiemy więc, że do konsumpcji romansu, tak to sobie określmy roboczo, nie doszło. Przynajmniej jeżeli tutaj wierzyć samej zainteresowanej. Cytując słowa samej Jezierskiej, właściwego stosunku między nami nie było. Nie było tego czegoś, co przyprawia zazdrosnego męża do szału. Natomiast Roma nie wypierała się, że kolega z pracy pociągał ją seksualnie. Ale chodziło tutaj jedynie o aspekt fizyczny. Bo swojego męża szczerze kochała. Wręcz tutaj padało stwierdzenie, że ubóstwiała. Uważała, że jest to mężczyzna ponadprzeciętnie inteligentny, oczytany i kulturalny. Natomiast brak fizyczności był dla niej dużym dyskomfortem. Stąd też jej zainteresowanie Różyckim. Tutaj też należy nadmienić, że pomimo rocznego stażu małżeńskiego, Jezierscy nie doczekali się dziecka, co też może sugerować, że ich pożycie małżeńskie albo było znikome, albo zerowe. Ale z czyjej winy, to naprawdę nie wiadomo, bo tak jak wam powiedziałam wcześniej, no to gdzieś tam pisano, że tak naprawdę to mężczyzna próbował nakłonić swoją małżonkę do zbliżeń, ale to ona odsuwała się od męża. Trudno tutaj zresztą ocenić, jak było naprawdę. Ta relacja była strasznie skomplikowana, a małżonkowie niby dużo w tym temacie mówili, ale tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli to wszystko złożyć do kupy, to niczego nie wiemy. Ile mogę, tyle wam pokazuję, tak żebyście mieli te wszystkie dostępne punkty widzenia. A to, jakie wnioski wyciągniecie, to już zależy tylko od was. Prokurator wygłosił długą umowę końcową, przekonując, że wbrew wszystkim zeznaniom podtrzymuje swoje założenie o zbrodni zazdrości. Jeżeli Jezierskiemu zależało na obronie dobrego imienia małżonki, w każdym momencie mógł umówić się z Różyckim na rozmowę. Panowie mogli w kulturalny sposób wytłumaczyć sobie tę sytuację. Oskarżony wybrał jednak zupełnie inną drogę. Co jasno tutaj sugeruje, że jego czyn miał być aktem zemsty za odbicie mu kobiety. Tłumaczenie, jakoby działał z pobudek moralnych, nie ma tutaj sensu, gdyż podejmując się takiej próby zabójstwa, no to wyciągnął swoje sprawy osobiste na światło dzienne. Każdy zaczął się tym interesować. Romana Jezierska musiała więc zmierzyć się z jeszcze większym ośmieszeniem i to publicznym. Musiała zwierzać się przed sądem ze swojego pożycia intymnego. Jak takie działanie ma umotywować to, że Jezierski niby tutaj działał w czynie społecznym, chronił dobrego imienia swojej małżonki? W jaki niby sposób obronił kobietę, skoro zmusił ją do publicznego prania brudów? Zresztą Jezierski sam poniekąd przyznał się, że jego motywacja mogła być inna. Tutaj zacytuję wam właściwą wypowiedź. Pan Różycki rozbił moje małżeństwo i moje życie. Czyli jakąś urazę względem niego czuł i wcale tutaj nie chodziło jedynie o aspekt moralny. Według prokuratora to nie moralność pchnęła Jezierskiego ku zbrodni, ale ambicja. Mężczyzna nie mógł pogodzić się z tym, że przegrał z innym mężczyzną. Dlatego obciążył go całą winą za rozpad małżeństwa i chciał tutaj dokonać aktu zemsty. Dodatkowo prokurator podkreślił, że Jezierski wiedział, z kim się wiąże. Wiedział, że teatr rządzi się swoimi prawami, że jest frywolny, a wartości moralne artystów różnią się od wartości uznawanych przez wojsko. A mimo to postanowił poślubić Romę Pawłowską. Dlaczego więc nagle dziwił się, że kobieta kokietuje innych mężczyzn, skoro było to wpisane w jej zawód? I zanim ktoś tutaj się oburzy, to przypominam, że mówimy o sprawie sprzed prawie 100 lat. Tak wówczas patrzono na środowisko artystyczne, zwłaszcza jeżeli chodziło o jego kobiecą część. Zawód aktorki wcale nie był uznawany za fach przynoszący podziw i szacunek. Wręcz przeciwnie. Artystki były uważane za kobiety, powiedzmy sobie, lekkich obyczajów. Może nie aż tak jak panie zarabiające własnym ciałem, ale w pewnym sensie widziano tutaj podobieństwo, bo aktorki przecież też zarabiały ciałem. Uważało się, że artystki są wyzwolone i, co by tutaj dużo mówić, bardziej otwarte niż reszta kobiet. To, że takie podejście było krzywdzące, no to wiemy po latach. Natomiast wówczas
zapatrywano się na to zupełnie inaczej. Więc to nie jest moja opinia, tylko przekazuję wam, jak na to wtedy patrzono. Pokazuję wam ten cały świat artystyczny, jak na to patrzono w tamtych czasach, właśnie dlatego, że to było ogromnym argumentem przeciwko Norbertowi Jezierskiemu. Bo mówiąc kolokwialnie, wiedziały gały, co brały. Prokurator całą odpowiedzialność zrzucił na Jezierskiego, bowiem nie miał on podstaw do tak radykalnych kroków. Pomiędzy Jezierską a Różyckim istniała jedynie przyjaźń z pocałunkami. I ja wiem, że to jest dziwna metafora, ale to nie jest moja metafora. Tak po prostu te relacje określono na sali sądowej. Tak określił ją prokurator. Obrona z kolei, wbrew temu, co mówił sam Jezierski, próbowała obarczyć winą Romanę Jezierską. Chociaż oskarżony próbował przekonać wszystkich, że działał w obronie swojej małżonki, to nie ulegało tutaj wątpliwości, że jego zbrodnia została dokonana pod wpływem silnego wzruszenia. Zresztą stale podsycanego przez samą Jezierską, która podobno miała non-stop mówić swojemu mężowi, że pragnie Różyckiego i nie może się mu oprzeć. Nie wiemy, czy w istocie takie słowa padły z ust Jezierskiej. Być może kobieta powiedziała coś podobnego na utajnionej części rozprawy sądowej. Ale no, jeżeli obrońca się do tego odniósł, no to mniemam, że coś takiego musiało gdzieś w pewnym momencie zostać powiedziane. Anonimy, telefony, żona, która jawnie przyznaje się do namiętności skierowanej do innego mężczyzny, to było dla Jezierskiego zbyt dużo. Nawet jeżeli twierdził, że nie targały nim emocje, to raczej po prostu mówił tak po to, by uchronić swój własny honor i twarz. Bo emocje musiały nim targać, o czym świadczy chociażby ta kula, która utkwiła w poprzek rewolweru i jak ustalono, najprawdopodobniej stało się tak dlatego, że ręce Jezierskiego strasznie drżały. A skoro ręce mu drżały, to jednak nie był taki opanowany, jak przekonywał. I właśnie pod wpływem tych silnych emocji postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Dlaczego obrona chwyciła się właśnie takiego rozwiązania, które tutaj stało poniekąd w opozycji do wyjaśnień złożonych przez oskarżonego? Zrobiono tak właśnie dlatego, że zabójstwo w afekcie, a w tej sprawie nawet nie tyle zabójstwo, co po prostu próba zabójstwa w afekcie, była czymś, na co sąd spojrzałby łagodniej. Dużo łatwiej wytłumaczyć działanie pod wpływem wzburzenia, gdy kierują nami emocje. Emocje, których nie potrafimy czasami kontrolować. Ciężej jest wykazać zrozumienie względem kogoś, kto na chłodno zaplanował zbrodnię, kto przekalkulował tutaj sobie wszystko w głowie i kto postanowił usunąć szkodnika, w cudzysłowie, bo tak też Jezierskiemu zdarzało się nazywać Różyckiego. Co miał do powiedzenia sam Jezierski w swoich ostatnich słowach? Pan Różycki postępowanie swoje tłumaczy nowoczesnością, postępem i duchem czasu. Ja jednak muszę zaprotestować. Proszę sąd o rozważenie w swoim sumieniu ciężkości mojej winy. Sąd rozważył i uznał, że mężczyzna zasługuje na 4 lata pozbawienia wolności. W swoim orzeczeniu podkreślił, iż nie dał tutaj wiary słowom Jezierskiego. W opinii sądu zbrodnia została popełniona pod wpływem zazdrości. Jednocześnie kara jest tak surowa, gdyż sąd uznał Jezierskiego za osobę wyjątkowo niebezpieczną dla otoczenia. Za fanatyka uważającego, że wykonuje jakąś misję społeczną i może własnoręcznie wymierzać sprawiedliwość. Za kogoś o nieprawdopodobnej manii wielkości. W połączeniu z brakiem poczucia winy, wszystkie te cechy przekonały sąd, że Jezierski jest osobą zagrażającą społeczeństwu. Chociaż on sam twierdził, że było wręcz przeciwnie i działał w czynie społecznym, usuwając tego szkodnika moralnego. Według sądu Jezierski zasłużył nawet na wyższy wyrok. Zasądzone 4 lata miały być wyrokiem złagodzonym z uwagi na dotychczasową niekaralność sprawcy oraz brawurową karierę wojskową i przyznane odznaczenia wojenne. Jezierska, usłyszawszy wyrok, kompletnie się załamała. Za to jej małżonek przyjął go beznamiętnie.
Zresztą Jezierski cały czas powtarzał, że do swojej żony nic już nie czuje, a swoje poczucie obowiązku względem kobiety już spełnił. Jezierska chyba wówczas poczuła, że ptaszek jej odlatuje z klatki, bo nagle to ona zaczęła zasypywać ślubnego morzem uczuć, to ona wyrywała się do niego na rozprawie sądowej, to ona chciała go przytulać, pocieszać, a on jedyne co zrobił, to pogłaskał ją na do widzenia po włosach takim ojcowskim gestem. I przepraszam, że tutaj tak trochę ironizuję, ale ja już naprawdę sama pogubiłam się w tym trójkącie miłosnym. Kto kogo kochał, kto kogo pożądał, kto kogo chciał, a kto kogo nie chciał. Znaczy, teoretycznie wiem, ale to było tak zagmatwane i zdania były tak podzielone, że trudno tutaj zweryfikować, co było prawdą, a co zwykłą spekulacją. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ta dziwna sytuacja została wyolbrzymiona zarówno przez media, jak i przez przedstawicieli prawa. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni, kiedy sprawę Norberta Jezierskiego rozstrzygał sąd apelacyjny. Było to dość specyficzne wydarzenie, bowiem tym razem nawet prokurator stał po stronie skazanego mężczyzny. Co jest chyba ewenementem w sprawach karnych i nie zdarza się zbyt często. Ale tak było w tym przypadku. Prokurator podkreślał, że głównym złem w tym trójkącie była kobieta. Ta zła, niedobra, która wciąż napuszczała męża na innego mężczyznę. Jednocześnie prokurator podkreślił, że relacja pomiędzy Jezierską a Różyckim została rozdmuchana. I to przez nią samą. To ona ciągle opowiadała mężowi o swoim pociągu seksualnym, kiedy sam Różycki stwierdził, że przecież pomiędzy nim a Jezierską nigdy do niczego nie doszło. To nie on był tutaj demonem. To nie on uwodził zamężną kobietę. Było wręcz odwrotnie. To Jezierska kokietowała starszego kolegę, a wręcz uroiła sobie ich romans, którego tak naprawdę nie było. Zdawała się czerpać radość z sytuacji, w której doprowadzała swojego męża do stanu niepohamowanej zazdrości. Ja wam tutaj oczywiście teraz przekazuję zdanie prokuratora. Obrońcy Jezierskiego, czując podatny grunt, poparli tutaj prokuratora, chociaż oni aż tak nie wybielali Różyckiego, który ich zdaniem był równie winny całej sytuacji. No bo gdyby nie zapraszał młodej, zamężnej kobiety do swojego prywatnego mieszkania, gdyby nie spędzał z nią czasu sam na sam, to nie podsycałby plotek o romansie. A do tego dramatu, który na całe szczęście skończył się w miarę dobrze, mogło nigdy nie dojść. Sąd apelacyjny podzielił zdanie prokuratora oraz obrońców i złagodził wyrok Norbertowi Jezierskiemu. 4 lata pozbawienia wolności zostały zmniejszone na rok pozbawienia wolności. Przy czym na poczet kary zaliczono już 5 miesięcy, które mężczyzna spędził w areszcie, zawieszając wykonanie pozostałej części kary na okres 2 lat. Czyli innymi słowy, Jezierski odzyskał wolność. Dodatkowo, czego wam wcześniej nie powiedziałam, bo wydało mi się to zupełnie zbędne, to sąd też tutaj oddalił zadośćuczynienie dla Różyckiego, bowiem Różycki też tutaj wnosił o zadośćuczynienie za straty moralne. Tutaj sąd stwierdził, że straty moralne to odniósł niestety sam Jezierski, a nie Różycki i żadne odszkodowanie mu się nie należy. Proces Norberta Jezierskiego był tak głośny, że doczekał się nawet swojej własnej rubryki w jednym z dzienników. Zachęcano czytelników do dzielenia się z prasą swoją opinią na temat zbrodni, do komentowania czynów oskarżonego, jak i do komentowania czynów jego niewiernej małżonki. A cały ten cykl nosił nawet cudownie rozbrajający tytuł – Mściciel czy zbrodniarz? Pozwólcie, że nie będę tutaj przytaczała tych wypowiedzi, ale zainteresowanym oczywiście zostawię całą bibliografię, więc będziecie mogli sobie wszystko poczytać i zapoznać się, co kto sądził o całej tej sprawie, o Jezierskim, o Jezierskiej i wszystkich innych bohaterach tego dramatu. Nie chcę wchodzić w takie tematy, bo chociaż persony, których dotyczy dzisiejszy materiał, już dawno nie żyją, to mimo wszystko takie roztrząsanie ich życia prywatnego przez osoby postronne, zupełnie niezwiązane z tematem, uważam co najmniej za niesmaczne. Chociaż sama robię coś podobnego, więc chyba właśnie sama sobie pojechałam. Co dalej działo się z uczestnikami dramatu?
Romana Jezierska usilnie zabiegała o widzenie ze swoim mężem. Oczywiście jeszcze zanim został on zwolniony wyrokiem sądu apelacyjnego. Podobno kobieta starała się na wszystkie możliwe sposoby dostać do więzienia. I być może i by jej się nawet udało, gdyby nie stanowczy opór jej małżonka. Jezierski jasno poinformował służby więzienne, że nie życzy sobie spotkania z żoną. Prosił, by kobiety pod żadnym pozorem do niego nie dopuszczać. Podobno nawet jeszcze za murami więzienia złożył pozew rozwodowy. Ale to już akurat chyba jest plotka, o której powiem wam dosłownie za moment. Po wyjściu na wolność Norbert Jezierski podobno miał nawet takie plany, by skorzystać na tym rozgłosie, jaki przyniósł mu proces sądowy. Chciał kontynuować karierę literacką i wystawić kolejną sztukę. Podobno, aby przyciągnąć widownię, planował nawet rozpocząć współpracę ze swoją małżonką i to właśnie jej chciał powierzyć jedną z głównych ról. Różyckiego jakoś jednak nie chciał. Ale to też były raczej zwykłe plotki dziennikarskie. W każdym razie nie udało mi się zweryfikować tych informacji. Nie wiadomo również, czy Jezierscy kiedykolwiek sformalizowali swój rozwód. Prawdopodobnie nie, o czym świadczy późniejszy przebieg wydarzeń. Bo po wybuchu II wojny światowej Jezierski dołączył do 3. Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej i walczył w kampanii wrześniowej. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności przedostał się do Anglii. Był jednym z członków dywizjonu 300. Zmarł na początku maja 1942 roku. Jego samolot został zestrzelony podczas nalotu na Hamburg. Romana Jezierska, pomimo braku oficjalnego rozwodu, wróciła do swojego panińskiego nazwiska. Przynajmniej przedstawiała się wszystkim jako Romana Pawłowska. Przeprowadziła się do Krakowa, gdzie kontynuowała karierę aktorską. Praktycznie aż do wybuchu wojny była związana z krakowskim teatrem imienia Słowackiego. Kiedy udało jej się otrzymać angaż do Warszawskiego Teatru Narodowego, to jej powrót do stolicy uniemożliwił wybuch wojny. Od 1941 roku pracowała jako kelnerka. Aresztowana w 1942 roku, prawdopodobnie właśnie po tym, jak samolot, na pokładzie którego przebywał jej małżonek, którego dane oczywiście zostały też ustalone, bowiem oficjalnie była żoną żołnierza, który walczył po stronie aliantów. No bo Romana w dalszym ciągu figurowała w papierach jako oficjalna żona zestrzelonego porucznika. Przetrwała obóz w Majdanku oraz w Buchenwaldzie. Po zakończeniu wojny zamieszkała w Lingen, gdzie występowała na deskach teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Rok później przeprowadziła się do Brukseli. Tam też poznała swojego drugiego męża, Ryszarda Piestrzyńskiego, znanego dziennikarza i polityka. W roku 1949 para przeprowadziła się do Anglii, gdzie też osiadła na stałe. Byli rodzicami córeczki Izabeli. Romana Piestrzyńska zmarła w 1976 roku, 14 lat po swoim mężu. Antoni Różycki również zrezygnował z rozwoju swojej kariery aktorskiej na czas wojny. Podobnie jak Jezierska, zarabiał wówczas na życie jako kelner. Ale jemu akurat udało się uniknąć aresztowania. Po wojnie od 1949 roku do roku 1967, czyli aż do swojej śmierci, był związany z Warszawskim Teatrem Polskim. Cała ta historia jest naprawdę ogromnie skomplikowana. Bo tak jak wam powiedziałam nieco wcześniej, to niby mamy podane wszystkie dane na tacy. Ale z drugiej strony nie są one kompletne, a bardzo często są wręcz ze sobą sprzeczne. Mogę wam jednak powiedzieć, co ja myślę na temat tej sprawy, a może nie tyle na temat samej sprawy, co po prostu niektórych wątków. Bo jeżeli chodzi chociażby o samego Jezierskiego, to patrząc na jego charakterystykę,
Osobiście wydaje mi się, że mężczyzna mógł mieć jakieś zaburzenia ze spektrum autyzmu. I już wam powiem, dlaczego tak uważam, chociaż nie jestem żadnym biegłym psychiatrą. Nie wiem, jak wielka grupa z was wie, że ja również jestem osobą z zaburzeniem koncentracji i uwagi. Nie będę się tutaj wdawała dokładnie w szczegóły, ale ta charakterystyka Jezierskiego moim zdaniem bardzo pasuje do takich osób. Ta ciągła zmiana zainteresowań, ta wieczna pieganina za jakimiś nowymi bodźcami, za pobudzeniem i nawet ten kodeks moralny, który był taką nadrzędną częścią, takim, można powiedzieć, kręgosłupem moralnym, którego Jezierski nie był w stanie złamać. Nieważne, co by się działo, nieważne, jakich logicznych argumentów by mu nie przedstawić, to były takie zasady, których Jezierski nie potrafił po prostu złamać. Jak chociaż podczas tego epizodu z pułkownikiem. Jezierski na pewno zdawał sobie sprawę, że zostanie ukarany za swoje zachowanie. A jednak mimo wszystko nie zahamował się. Oczywiście tutaj można dorzucić dużo, dużo więcej rzeczy, jak chociażby ten brak kompatybilności seksualnej z małżonką, to takie dziwne zachowanie, jeżeli chodzi o nawiązywanie interakcji dotykowych, te jego problemy z komunikacją z ludźmi. Ale nie chcę tego wszystkiego tutaj wrzucać, bo też nie o to tutaj chodzi. Jestem po prostu ciekawa, czy macie podobne spostrzeżenia do moich. No i też weźmy pod uwagę, że tak naprawdę Jezierski już nigdy więcej nie związał się z żadną inną kobietą. Nigdy też nie związał się z żadną kobietą przed Romaną Jezierską, Romaną Pawłowską. Co już samo w sobie pokazuje, że jednak mógł mieć problemy z nawiązaniem relacji damsko-męskich. Druga część, jaką tutaj można poruszyć, to są te wspomniane wcześniej anonimy. Bo chociaż prasa poruszała ten temat, tak jak wam powiedziałam, to myślano, że anonimy pisała zazdrosna koleżanka, to mi nasunęła się tutaj również taka myśl, że być może autorką tych wszystkich anonimów była po prostu żona Różyckiego. Bo jedyne, co wiemy na ten temat, to to, że była to kobieta. Być może jej też ta cała sytuacja działała już na nerwy. Nie pasuje tutaj co prawda fakt, że obrażała również Różyckiego, ale może poniosły ją po prostu nerwy. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sytuacji. Dajcie znać, jak wy zapatrujecie się na tę historię. Oczywiście w granicach dobrego smaku. Proszę tutaj nikogo nie obrażać. Ani Jezierskiej, ani Jezierskiego, ani Różyckiego. Chociaż możemy mieć różne poglądy na temat ich zachowań. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że te wszystkie jakieś przerywniki, te różne odgłosy w tle nie były dla was aż tak uciążliwe. Ale no niestety, tak jak powiedziałam, mój sąsiad już od pół roku remontuje mieszkanie. Zresztą chyba już trzecie. Więc moja praca jest naprawdę utrudniona. I ja już powoli dostaję świra, ale staram się, żeby nie było tego słychać w moich materiałach. Mam nadzieję, że w mniejszym lub większym stopniu mi to wychodzi. Jeżeli mimo wszystko podobała wam się dzisiejsza historia, pomimo biegających w tle kotów i pomimo sąsiada tłukącego młotem w ścianę, to zostawcie po sobie łapkę w górę, napiszcie mi jakiś miły komentarz albo postawcie mi kawę na Buy Coffee, bo kawę naprawdę bardzo lubię i pijam jej dużo. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.